Następna rzecz, która spowoduje, że przestaniesz być ty, kim byłeś. Rozlecisz się w atomy. Będziesz prosił o litość. Proszę. Brałeś ślub kościelny. Brałem. Barbarzyńca w kościele? Kubuś, posłuchaj. Ja nie przysięgałem przecież przed tym panem w prześcieradle i w sukience przede mną, który stał, tylko przysięgałem mojej żonie. Tu nie chodzi, patrz, teraz mamy za chwilę święta, tak? Tu nie była już święta, jesteśmy po święta. A, tak, bo zapomniałem. Tak. Słuchaj. Takie święta. Posłuchaj. Tu chodzi o coś innego. Chodzi o jakieś tradycje, w których jesteśmy wychowywani od x czasu. Na przykład... A co robiłeś na święta właśnie? Do mamy jeżdżę. Ale malowałeś jajka? Goliłem. I teraz wiesz, i chodzi o to, że to chodzi o tradycję. Każda kobieta chce poczuć tą białą suknię, ten orszak weselny. To jest to, to. Ja to zrobiłem dla mojej żony na tamtą porę. A nie dla siebie. No. Ale poczekaj, ale mówiłeś te wszystkie rzeczy, klękałeś. Przykucnąłem, nie klękałem, przykucnąłem, tak. Tylko, że na dwa kolanka. Ale czujesz, że cię rozwaliłem tymi pytaniami? Nie, czujesz się zmasakrowany? Ale czujesz się osłabiony? W ogóle. Nawet w odrobince, w ogóle. Ale nie, ale moim zdaniem trochę cię zmiażdżyłem. Nie. Masz takie mętne oczy, wydaje mi się, czy nie? Nie, wydaje ci się. Dobra, to mam w takim razie do ciebie pytanie, które chciałbym, żebyś się otworzył. A jeszcze powiem ci, wracając do, bo to trzeba spowiedź zrobić, prawda? Tak. To wyspowiadał mnie mój trener z siłowni, podpisał mi karteczkę. Tak było. Poczekaj. Ale poczekaj, poszedłeś do niego do treningu, nie, byłem on na... usiadł, nie, byłem a ty na... zrobiłeś tak. Byłem na treningu i Grzesiu, weź mi podpisz kartkę, bo mam w sobotę ślub, a jest już środa i chyba muszę to oddać.